Talisman Energy to globalny producent ropy naftowej i gazu z siedzibą w kanadyjskim Calgary. W Polsce poszukuje gazu łupkowego. W 2011 i 2012 roku inwestor wykonał 3 odwierty badawcze. O współpracy z firmą opowiadają ludzie mieszkający w pobliżu wiertni. Z początku było takie, te zdania były różne, były podzielone. Znaczy, były tam niektóre osoby do mnie się zwracały, nie, żeby tam jakiś protest zrobić, coś tak, no zaradzić, żeby nie kopali. Nie? Na początku nikt nie wiedział, co to będzie i każdy się tego bał. A wiadomo, co nie jest wiadome, to każdy się tego boi. Z punktu widzenia mieszkańców był problem pod nazwą skażenie wody. Pojawiły się obawy, że mieszkańcy w promieniu 4 km zostaną wysiedleni ze swoich domostw. Firma Talisman Energy rozdawała ulotki lokalnym mieszkańcom oraz organizowała spotkania, na których omawiała, na czym wygląda proces wiercenia i rozwiewała nasze wszelkie wątpliwości. Od samego początku w sposób jasny, klarowny odpowiadali na wszystkie nasze pytania, przedstawiali harmonogram prac, informowali nas, jak te prace w kolejnych etapach będą wyglądały. Najpierw było właśnie w szkole jeszcze dla mieszkańców, było spotkanie, jeszcze raz tam właśnie omawiali na jakich zasadach, co to będzie w ogóle i na czym będzie polegało to wiercenie, jak długo mniej więcej, no i potem grupkami nas wozili. Wizyta na wiertni była okazją, żeby nie tylko zobaczyć, na czym polega wydobycie ewentualne gazu łupkowego, ale także, żeby zapoznać się i dowiedzieć się od fachowców, co takiego znajduje się w naszej ziemi. Talisman Energy, zgodnie z obowiązującymi w firmie dobrymi praktykami operacyjnymi, przestrzega bardzo rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Taki napór to był na bezpieczeństwo. Po prostu, żeby wejść na wiertnię, mieliśmy kursy przeszkolenia BHP takie, żeby po prostu wstąpić nogą na teren. Moim zdaniem bezpieczeństwo jest wyższe niż jak się jeździ na akcję gaśnicze. Dokładność, precyzja, tak nie wiedziałem, jak oni byli skrani i dokładnie robili. Nie? Tam nie występowało zagrożenie. Praktycznie, tam było wszystko fachowo robione. Jak coś, jakaś usterka, chociaż tam, wyciek, tam krople bioleju, to zaraz tam ten, także tam nie było żadnych, żeby tam wycieków czy co. Było jedno uszkodzenie drogi, ale po interwencji, w momencie, panowie byli i z Talismana, i z tej firmy, która wierci, i tej firmy transportowej, która to uszkodziła. Znaczy parę dni była załatwiona sprawa. Ja jako osobie byłem zadowolony, bo droga jest zrobiona lepiej, jak była. Wieżę wiertniczą ustawia się na 3 miesiące. Potem jest demontowana, a na powierzchni zostaje tylko głowica zabezpieczająca odwiert. Hałas i światło związane z pracami są krótkotrwałe. Ta wieża, która górowała nad wsią, faktycznie robi wrażenie. Pewnie jak zawsze kwestia gustu. Niektórym się to podobało jako wyczyn człowieka techniczny, natomiast inni kręcili trochę nosem, że w ich krajobrazie trochę żelastwa się pojawiło. Teraz, kiedy było ciepło, co w zasadzie powinniśmy zostawić okno otwarte na noc, to było niemożliwe. Niemożliwe, bo przez zamknięte okno było słychać. Mieszkamy ile to odwierty do nas? 400 metrów, 300 metrów. Słychać, czasami jest słychać, nie? A to nie jest na tyle taki hałas, żeby uciążliwy. Mnie jako tu mieszkańcowi nie przeszkadza, dziwię się, że komukolwiek mogłoby to przeszkadzać. Dlatego, że tu jest bardzo cicho. Więcej te wiatraki, które stoją tu obok nas, hałasują. Więcej samochody niezwiązane z wiertnią hałasują. A ta wiertnia po prostu jest, ale tak jakby jej nie było. Szczególnie było widać tam wiertnię wieczorem, kiedy już była ciemna, a kiedy tysiące lampek tak się świeciło, się to naprawdę z dużej odległości to można było oglądać, z kilku kilometrów, że tam coś się dzieje. Nie? No, przepiękny obraz. Światło nam nie przeszkadza, dlatego że myśmy się wcześniej już właśnie porozumieli z firmą. Oni u nas byli. Kilkakrotnie byli. Widzieli, jak to nam przeszkadzało, bo przeszkadzało. I zostały założone rolety, także... Firma sfinansowała to. Talisman
w taki miękki, lekki sposób wkomponował się w takie imprezy społeczne organizowane na terenie naszej gminy. Sam zainicjował jedną z imprez. Ta praca z talizmanem trwa od 2 lat i myślę, że bardzo integrują się ze społecznością, a ich działania mają na celu nie komplikowanie życia mieszkańców. Przez ten okres, który tu przebywali, to mieliśmy gości w hotelu oraz mieliśmy wyżywienie, także to jest duża pomoc w tym okresie, kiedy to był okres zimowy. Nie? Jakieś materiały budowlane, na pewno jakieś inne materiały, no, cała logistyka przy tym się wiąże, także na pewno dużo innych podmiotów skorzystało z tego. Najwięcej niewątpliwie zyskali uczniowie klasy 5 i 6, którzy od kilku miesięcy uczestniczą w dodatkowych zajęciach pod nazwą Canadian Wonders, gdzie doskonalą język angielski, a jednocześnie poszerzają swoją wiedzę o Kanadzie. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone, ponieważ oprócz języka angielskiego poznawały geografię, historię Kanady, poznały zwierzęta, które są charakterystyczne dla tego regionu. Wiem, że zaangażowali się również w renowację kapliczek w naszej gminie. Firma Talisman Energy wspiera prace archeologiczne na cmentarzysku kurhanowym XI-wiecznym w sołectwie Lewino. Będziemy to traktować docelowo jako perełkę archeologiczną, turystyczną. Możemy więcej zyskać niż stracić. Bo w zeszłym roku byłem tu, pracuję jako w straży ochotniczo. Mieliśmy sztandar i pomogli nam. Dali jakieś fundusze. Poszukiwanie gazu w tym rejonie, a w ogóle i w Polsce jest niezbędne, nie? Bo przecież w tej chwili gaz jest tak drogi, że a to na pewno by się obniżyły jakieś koszty i pewnie to dużo. Węgla już nie mamy, ropy wcale. Gaz łupkowy to jest nasza przyszłość. Głównie taką nadzieję jako sobie, że coś zostanie z tych pieniążków dla wsi. W przyszłości, że jednak będzie wydobywany. Tu nie mamy lasów, nie mamy jezior, nie mamy turystów, nikogo. Jedyne nasze 5 minut to ta Wiertnia i oby tu się okazało, że te wydobycie będzie. To jest dla nas coś. Nie dla nas, tu, dla Szymkowa. Nie. Dla nas, dla regionu, dla kraju.